Partycjonowanie dysku ma wiele zalet i jest łatwe. Oto zalety partycjonowania. Oddzielenie danych przez partycjonowanie umożliwia bardziej efektywne organizowanie i zarządzanie nimi. Jeśli Twoje osobiste pliki są oddzielone od plików systemu operacyjnego, ryzyko uszkodzenia danych lub ich utraty podczas ataków złośliwego oprogramowania i awarii systemu jest znacznie zmniejszone. W przypadku awarii systemu lub utraty danych można przywrócić określone partycje bez wpływu na cały dysk. Możesz także tworzyć kopie zapasowe tylko niektórych partycji, pozostawiając inne nietknięte. Partycjonowanie zwiększa również bezpieczeństwo podczas izolowania poufnych danych na własnej partycji. Zaszyfrowanie tych partycji doda kolejną warstwę ochrony. Kolejną zaletą jest to, że możesz uruchomić wiele systemów operacyjnych na tym samym komputerze, jeśli podzielisz dysk na partycje, aby umożliwić różne konfiguracje. Jak utworzyć nową partycję? Wpisz "utwórz i sformatuj partycję dysku twardego" w wyszukiwarce Windows lub kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz zarządzanie dyskami. W oknie zarządzanie dyskami zobaczysz listę wszystkich dostępnych dysków i ich partycji. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk, z którego chcesz utworzyć nową partycję. Ta opcja umożliwia zmianę rozmiaru istniejącej partycji, co zwolni miejsce na nową. Pojawi się okno dialogowe pokazujące całkowity rozmiar dysku i dostępne miejsce, które można zmniejszyć i ponownie przydzielić. Wprowadź ilość miejsca, które chcesz przydzielić nowej partycji w megabajtach. Następnie kliknij przycisk Zmniejsz. Pamiętaj, że wprowadzona wartość jest w megabajtach. Jeśli chcesz zmniejszyć przestrzeń o 10 GB, musisz wprowadzić 10-krotność wartości megabajtu. Nowo utworzona ilość miejsca powinna być wyświetlana jako nieprzydzielone. Kliknij prawym przyciskiem myszy sekcję Nieprzydzielone, wybierz nowy prosty wolumin, a otworzy się kreator. Kliknij Dalej. Domyślnie zostanie użyte całe nieprzydzielone miejsce, ale jeśli wolisz, możesz dostosować rozmiar według własnego uznania i przydzielić tylko jego część. Kliknij Dalej i przypisz literę dysku, która będzie ścieżką dla nowej partycji. Kliknij przycisk Dalej, a następnie wybierz system plików i rozmiar jednostki alokacji dla partycji. Zalecanym systemem plików dla systemu Windows jest NTFS. Zmień nazwę partycji w polu etykieta woluminu. Zaznacz opcję Wykonaj szybkie formatowanie, w przeciwnym razie proces formatowania potrwa znacznie dłużej. Chyba, że chcesz przeprowadzić dokładniejsze skanowanie w poszukiwaniu uszkodzonych sektorów. Po ustaleniu szczegółów formatowania kliknij Dalej. Przejrzyj szczegóły wybranych ustawień i jeśli wszystko jest w porządku, kliknij Zakończ, a nowa partycja zostanie utworzona. Po zakończeniu procesu nowa partycja zostanie wyświetlona w oknach zarządzanie dyskami. Otwórz eksplorator plików, partycja będzie widoczna jako osobny dysk. Zawsze możesz usunąć partycję, gdy nie jest już potrzebna. Aby usunąć partycję, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz zarządzanie dyskami. W sekcji Dysk kliknij prawym przyciskiem myszy żądaną partycję, którą chcesz usunąć i wybierz Usuń wolumin. Zachowaj ostrożność podczas usuwania partycji, ponieważ nieprawidłowo wykonana operacja może spowodować utratę danych, zwłaszcza jeśli przypadkowo usunięta zostanie niewłaściwa partycja. Pojawi się okno dialogowe potwierdzenia ostrzegające, że wszystkie dane na partycji zostaną całkowicie usunięte. Upewnij się, że jest to partycja, którą chcesz usunąć i wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych na partycji, zanim klikniesz Tak, aby kontynuować. Kliknij Tak, aby potwierdzić. Po usunięciu wybranej partycji nie będzie już ona wyświetlana na liście woluminów, a zajmowane przez nią miejsce ponownie stanie się nieprzydzielone, które można ponownie przydzielić lub zachować jako nieprzydzielone. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami poprzez podany kanał społecznościowy. Polub ten film i subskrybuj nasz kanał.